Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, to jest mój pierwszy film, więc wybaczcie całkowite niedociągnięcia i to, że właściwie nie wiem, jak do was gadać i co do was gadać. Mój pies właśnie gryzie por, ponieważ chciałam wam zrobić pierwszy raz w życiu ode mnie haul zakupowy z Biedronki. To robię. Mój pies to jest Jack Russell, zaraz się wam pewnie pokażę. Ale zacznijmy od tego, że o, już do was idzie. Zobaczcie, tu jest por, tu jest mój pies. Pies wygląda jak typowy Milo z filmu Milo. No więc kupiliśmy dzisiaj z partnerem w Biedronce por. Oprócz pora kupiliśmy mandarynki, które były chyba za 5,60. Czekajcie, poprawię się, bo pierwszy raz w życiu nagrywam. Właściwie nawet się do was nie przygotowałam. O, dobra. Nawet nie wiem, czy nas widać, czy nie widać. Słuchajcie, nic nie wiem. Pierwszy raz w życiu coś takiego robię. Nie mam pojęcia, jak się oprawia te filmy. Nie wiem, jak to robić, ale dobra, próbujemy. Oprócz tego kupiliśmy kaszankę. Tak, ta z Biedronki jest dobra. Wiem, że jest słabo, nie wiem, zdrowa i tak dalej. Majlo, zostaw. Pomarańcze, 3 sztuki. Sałatę lodową. O, i teraz wam tutaj robię taką piękną wystawkę, która mi zaraz wszystko, ale to wszystko zablokuje. Konfiturę Łowicza. Bardzo lubię te konfitury. One są naprawdę bardzo dobre. Właściwie to chyba jedliśmy tylko owoce leśne, ale naprawdę są bardzo dobre. Majlo, zostaw. Oprócz psa mam jeszcze kota, który się nie chce pokazać. Ściereczki. Nie lubię tych ściereczek, wolę te z pepką. Co my tu mamy? Pomidory suszone, ale się denerwuję, wiecie, aż normalnie. Dobra. Gorgonzolę kupiłam, nie wiem, na przyszłość, ponieważ mam Thermomix i mam nadzieję, że z Thermomixa też coś wam będę nagrywać. Pewnie za szybko mówię. Więc mam gorgonzolę na przyszłość, żeby coś zrobić. Co tu jeszcze mam? Mam też ryż. Miał być basmati, ale ten. Nawet nie wiem, jak się. Parboiled? Parboiled? On jest chyba taki sam. Majo, zostaw tego pora. Majonez. Majonez mam ten wegański. On jest bardzo dobry. Smakuje. U kogoś ostatnio na kanale to widziałam i faktycznie. Majo, zostaw ten por. I faktycznie jest bardzo dobry, ale do sałatki bym go nie dała. Do sałatki jednak bym zostawiła winiary. Słuchajcie, mleko 2%. Mam też mleko 3,2%, ponieważ będę. Zupę dyniową robiła, pieczoną, zupę z pieczonej dyni. Tarczyński, te kabanosy roślinne, nigdy ich jeszcze nie. W ogóle słuchajcie, ja chyba jestem za daleko, coś jest nie halo. Prawda? Nie wiem, naprawdę słuchajcie, nie wiem, jak to będzie. Ale nie będę nagrywać tego drugi raz, ponieważ i tak nie wiem. Nie, no normalnie nie wiem. Nie za dużo będzie, nie wiem. Tak, no to więc kabanosy roślinne, tych piry nigdy nie jadłam. Nie wiem, jadłam te inne roślinne, dobre były. Go Wege, taka pasta, chociaż robię pastę z ciecierzycy sama. Humus właściwie robię, a to jest pasta. A to jest pasta warzywna. Przestań, biała fasola siemielniana. Ona jest bardzo dobra i chyba 3,50 kosztują w Biedronce. No chodź tutaj, chodź. Tutaj chodź, siadaj, o. Dobra, ze mną będziesz robił. Te chusteczki do Biedronki. Ja je lubię, z Mr. Magic do domu, chociaż przez chwilę się zepsuły, nie były fajnie, choć mają no po ryżu, no. No po ryżu nie, misiek. Boże, no. Były, no, co, chusteczki fajne? Ty to byś wszystko zjadł, prawda? Wszystko byś zjadł, no, ale nie wolno, bo się zatrujesz. Te chusteczki przez moment się zepsuły, ale potem teraz już są dobre, o to mi chodzi oczywiście. Kupiłam też do łazienki. Tak. Kupiłam też 5 marchewek, bo nie pamiętam do jakiegoś też dania. Ananasa w puszce do smoothie, takiego ze szpinaku, z ananasa i z gruszki chyba. Ciasto francuskie, bo dobrze jak jest po prostu. I co tu jeszcze mamy? Mleko to mówiłam wam już. Aha, i chusteczki do. Nie. Wiecie co? Nie mam pojęcia, skąd się wzięły chusteczki nawilżane Dada. Ja dzieci nie mam, ale mój partner może gdzieś ma i pomyliło mu się, że to na przykład nie ta, nie z tą kobietą jest na zakupach, bo tego, słuchajcie, nie wiem. Mam tu chusteczki Dada, nie, no pewnie do samochodu wziął, nie mam pojęcia. I słuchajcie, pierwszy raz w życiu kupiłam taki ketchup Matero. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek jedliście ten ketchup. Nie mam pojęcia. Ja go nie jadłam, ale niby w ketchupie powinno być 160 gram na pomidorów na 100 gram produktu, a tutaj 233 gram pomidorów, więc.
Aha, już wiem, że doczytaliśmy. No jasne, że to jest jakaś beznadzieja badziewie. To jest koncentrat pomidorowy. No, jest z koncentratu, a nie z pomidorów. Okej, dobra. Tylko jest taki tanie i dlatego tyle kosztuje. Słuchajcie, byliśmy też w Netto jeszcze, więc przyniosę Wam jeszcze zakupy z Netto. Przepraszam Was tutaj za to, że nie było. No na pewno teraz Milo to zje wszystko, więc kupiliśmy jabłka. Ja bardzo lubię te jabłka. Dzisiaj w Netto była też promocja, że te, jak wzięło się dwa, to były po 3 złote jedno. To nie jest duża promocja, bo 3,50 chyba kosztowało. Szczypiorek, kiepski, ale jest. Słuchajcie, banany. Znowu Was tu wszystkim obsadzam. Milo, zostaw, zostaw. Bułeczki maślane, no niestety lubimy te bułeczki. Niestety, bo tuczą tu i tam. Papryka czerwona, bo bardzo lubimy paprykę czerwoną i kalarepę do właśnie na przykład hummusu z ciecierzycy lub takiego pasty, co Wam przed chwilą pokazywałam. To jest bardzo fajne. I co Wam mam jeszcze powiedzieć? No, powiem Wam tak, że oprócz tego robimy. Milo, zostaw, Milo! Chodź tu. Chodź tu, robimy imprezę Halloweenową. Na Halloween oczywiście. Więc byliśmy ostatnio w Action i Deals i kupiliśmy też parę rzeczy. Znowu Wam odejdę i pokażę. Milo, słuchajcie, w Deals kupiliśmy taką miskę. Ona ma tutaj z przodu coś takiego. Ona kosztowała 5 zł. Milo, Milo wszystko po prostu zje. Mówię Wam, Milo. Jak dam mu, on wszystko po prostu zjada. Nie wiem, macie czy karasela, to jest po prostu pies. Wiedziałam, że jest pies aktywny, że jest pies bardzo chodzący, ale nie wiedziałam, że aż tak właśnie próbuje do nas przyjść kot, więc możliwe, że przyjdzie. Kupiliśmy też w deal takie żelki, gałki oczne. No, myślę, że będzie wyglądało fajnie. Milo nie. Kupiliśmy też takie dwie dynie na tylajty. Oj, sorry. To chyba nie tak. O, tak. Dwie dynie na tylajty. Balony, kubeczki takie w, co, no w duszki i zrobiłam sobie tu totalny bałagan masakryczny. No i takie, słuchajcie, kieliszki w kształcie czaszki, nie wiem czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie, o. Kieliszki i takie fioletowe, i takie pomarańczowe też, nie, one chyba były w ekstra. Nie, może wbić za 5 zł, nie pamiętam. No i tyle, jakby. Ale, żeby nie było, że tylko robię zakupy, to powiem Wam, co teraz czytam. Czytam teraz taką książkę, Reguła 5 sekund. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał. Nie jest to książka jakoś... Oj, spadło mi coś. Jeżeli ktoś czyta poradniki, takie rzeczy, to tu nie ma nic odkrywczego, chociaż Reguła 5 sekund jest całkiem fajna. Jeżeli się tak nad tym zastanowić, to jak... Nie chce ci się, a zastosujesz tą regułę i będziesz o niej pamiętać, to daje radę. Też nie jest to nic absolutnie odkrywczego. Nie znam tej pani, wiem, że ona na TED występowała, ale nie. Za to oglądam kanał Nieprzeciętny Człowiek. Czy Przeciętny Człowiek, nie pamiętam jak to jest, ale wzięłam, książkę zakupiłam tego pana. Książka pod tytułem Pożegnaj prokrastynację, zaufaj sobie i zostań władcą swojego czasu. No ja mam problem, jakby, oczywiście jak każdy. Milo został. Milo! Milo! Milo sobie wziął teraz opakowanie od wszystkich rzeczy na Halloween i zaczyna je jeść. Znaczy opakowanie. Więc jestem... Tu jest coś takiego, słuchajcie, że na początku książka, ogólnie jest to prokrastynacja, jak sobie z nią radzić i tak dalej, ale potem jest coś takiego jak narzędziownik i tutaj wszystkie tematy są na... Nie wiem, czy Wy to w ogóle widzicie. Ja nie wiem, jak Wy to widzicie, powiem Wam szczerze. Czy to jakoś inaczej się powinno robić? Nie mam pojęcia. Ja to wszystko ogarnę, ale jeszcze nie teraz. Nie za pierwszym razem. Przepraszam Was, bo Milo mi tutaj zjada wszystko, co tylko możliwe. I słuchajcie. Oprócz tego czytam. Właściwie nie czytam, ale chciałabym zacząć, bo zakupiłam sobie też. Zakupiłam. To, nie, to jest złe słowo. Kupiłam Kinga nowego. Billy Summers. Ja uwielbiam Kinga. Uwielbiam, powiem Wam, Kinga, no... Totalnie, miłością absolutną od 16 roku życia, chociaż
Nie czytałam nigdy Zielonej Mili, jest opowiadanie i przepraszam, przy okazji będę tutaj sobie, słuchajcie, wkładać to z powrotem, bo Majlo to zje. Nie czytałam, Majlo to zje. A, kaszanka tu jest, słuchajcie, kaszanka to każdy pies by zjadł, nie? Nie czytałam też nigdy, znaczy zaczęłam czytać, ale bardzo się wystraszyłam, jak miałam 15 lat, no i przestałam czytać i tyle. No i słuchajcie, chyba po prostu muszę to wszystko pochować, bo fajnie jest, jak się pokazuje, jak się nie maca, ale jak tutaj pies lata i chodzi, lata ze sobą, to no to niestety. Dobrze, no to pa. Na dzisiaj wszystko, ja mam na imię Monika, miło by się było z Wami poznać. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie oglądać, jeżeli uda mi się w ogóle dodać ten filmik. Pa! Nie, no to jest...